Witam wszystkich, tutaj Bartek. Dzisiaj nagram kolejny filmik. Dwa filmiki, które widzieliście na moim kanale albo nie widzieliście, możecie zobaczyć. Przedstawiają montaż falownika Solar Edge z omówieniem. Dzisiaj się zajmiemy rzeczą podstawową, czyli narzędziami dla elektryka. W 99% przypadków narzędzia, które ja używam, są to zwykłe narzędzia dla elektryczne. Jeżeli nie będziecie się zajmować fotowoltaiką, to poza jedną w zasadzie zaciskarką, pozostałe narzędzia to są narzędzia, które się wykorzystuje w czasie normalnej pracy jako elektryk. Pierwsza kwestia, przechowywanie narzędzi. Tak naprawdę mamy wiele możliwości. Torby narzędziowe, plecaki narzędziowe, skrzynki narzędziowe oraz walizki narzędziowe. I tak naprawdę wszystko zależy, co chcecie robić, jakie macie plany na przyszłość. Prosty przykład, w swojej ponad 25-letniej karierze jako elektryk, na przykład wymieniałem liczniki elektryczne dla zakładu energetycznego oraz chodziłem na nielegalne pobory. Po prostu sprawdzaliśmy, czy ktoś nie kradnie energii. W takim przypadku wystarczy mała torba, ponieważ mamy tak naprawdę kilka sztuk narzędzi, nie potrzeba nic więcej. Natomiast w przypadku już, kiedy chcemy się zająć elektryką ogólną, czyli montaż, szycie tak zwane rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie instalacji elektrycznych w domu oraz naprawy, jakieś serwisy, nawet jeśli się zajmujemy automatyką przemysłową, to będziemy mieli więcej narzędzi. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepsza jest walizka. Pokrótce powiem dlaczego. Torby, ich podstawową zaletą jest wielkość oraz lekkość. Jeżeli mamy dużo narzędzi, to w torbach niestety bardzo często brakuje odpowiednich przegródek, mocowań. I koniec końców, jeżeli jeszcze przewozimy, tak jak ja na przykład w samochodzie dostawczym przewożę narzędzia, może się okazać, że torba z czasem ulegnie wytarciom, przetarciom, przecięciom. Walizki ze sztywnego tworzywa bądź z metalu, no oczywiście z tworzywa polecam, bo metalowe to są raczej nie raz, że drogie, ale też i ciężkie. Natomiast walizka oraz skrzynka narzędziowa. Skrzynki narzędziowe są w różnych rozmiarach. Tu też na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jak sobie kupimy dużą skrzynkę narzędziową, wrzucimy tam narzędzia, mamy pojemność pełną, dużą pojemność. Natomiast problem jest, że w przypadku skrzynek narzędziowych często jest brakuje albo nie ma takich możliwości dostosowania na przykład uchwyty na śrubokręty, na tego typu drobniejszy sprzęt, to musi leżeć luzem, my później grzebiemy w tej skrzynce, jest to uciążliwe. Ja polecam walizki i teraz od razu powiem tak. To, że ja używam danej walizki, to nie znaczy, że prawda wymusicie, że nic innego nie jest dobre. Wręcz powiem, że na początek kupowanie tak drogiej walizki, jak ja to zrobiłem, uważałbym za błąd, ponieważ w swojej karierze przez te 20 ponad, prawie ponad 5 lat używałem wiele różnych walizek, poczynając od najtańszych poprzez te droższe. Tak więc może minąć rok, dwa, a nawet kilka lat, zanim znajdziecie swój własny układ, swoje własne potrzeby. Ja może powiem pokrótce, na czym mi zależało. Przede wszystkim zależało mi na tym, by moja walizka, tą część, czyli to jest ta część, która jest na samym dnie, miała powyżej 16-17 cm. Chodziło o to, że tam w tej części chciałem trzymać pewne przyrządy, które chciałem mieć w walizce i po prostu nie chciałem ich mieć osobno. Oczywiście, jeżeli wy nie będziecie tego potrzebować, no to możecie kupić walizkę nieco węższą lub dostosowaną do waszych potrzeb. Powiem pokrótce, czego ja używam. Ja używam walizki włoskiej firmy GT Line. To jest akurat model, który się nazywa Rock Turtle, czyli skalny, kamienny żółw.
Firma GT Line to jest włoska firma, która robi walizki wszelkiej maści transportowe. Jeżeli sobie wyszukacie w internecie, no to znajdziecie bez problemu ich ofertę. To są bardzo drogie walizki. Od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś sprawdzi i powie, o Jezu, ale se sprzęt kupił drogi, powiem tak, ta walizka kosztuje około 1400 zł, czyli to jest bardzo drogo. Za tyle można kupić walizkę z pełnym wyposażeniem, na przykład, nie wiem, chałupy czy innych firm. Natomiast ja tą walizkę kupiłem na wyprzedaży, więc zapłaciłem troszkę mniej, ale to i tak była cena około 1000 zł. Tak naprawdę mój znajomy, który jeździ na, jest ratownikiem medycznym w Straży Pożarnej, znaczy pracuje w służbach i jeździ dość często na misje zagraniczne, i on właśnie polecił mi i sam używa walizek firmy GT Line, z tym, że on używa tej serii Waterproof Explorer, czyli to jest seria, która jest taka bardzo, bardzo wzmocniona. Tak czy inaczej, żeby nie przedłużać na temat walizki, moja walizka jest wyposażona w kółka, ma też wyciąganą rączkę, czyli jeżeli sobie ją postawimy na kółku, to mogę wyciągnąć i holować ją za sobą. No ale powiedzmy, większość walizek, czy to na przykład Knipexa, czy to Wirta, czy to Rheinsteiga, czy wielu, wielu innych firm, zresztą można spokojnie całkiem trafić walizki narzędziowe, może mniejsze, tańsze, które kosztują 200-300 zł i są spokojnie bardzo dobrymi walizkami. Nie przedłużając, moja walizka, otwieramy ją i zobaczycie, jak wygląda, jakie mam narzędzia. Tutaj przedział główny. W przedziale głównym mam najczęściej używane narzędzia po kolei. Kieszonka. W tej kieszonce znajdują się dwie rzeczy. Po pierwsze, moja pieczątka z uprawnieniami. Mam na niej uprawnienia elektryczne, dozór, eksploatacja, pomiary oraz uprawnienia instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz posiadam klucz do skrzynek i rozdzielnic. No i to akurat mi się tutaj tak fajnie mieści, nie ma problemów, można trzymać coś innego. Ten panel jest wyposażony w gumki, w kieszenie gumkowe, przy czym od razu powiem tak, firma GT Line ma te panele wymienne, je można kupić i może być w wersji tej z kieszonkami zakończonymi gumką, mogą być też klasyczne gumki, za które możemy coś wsadzić, a może być połączenie kieszonek z gumkami. Także można sobie te panele wymieniać i to też jest między innymi zaleta firmy GT Line, że oni cały czas do wszystkich walizek, które mają w asortymencie, można do nich dokupić komponenty. Czyli jeżeli Wam się złamie rączka, zepsuje kółko, nie wiem, zamki się coś stanie, można je wymienić, nie ma problemu. Idąc po kolei. Śrubokręty. Tutaj mam śrubokręt płaskokrzyżowy. Jest to tak naprawdę, spróbuję Wam zbliżyć, jest to tak naprawdę śrubokręt, który jest połączeniem śrubokrętu krzyżaka i płaskiego. I to jest tak naprawdę podstawowy śrubokręt, jaki używam. Tutaj mam śrubokręt płaski. To jest ta wielkość, jeżeli patrzymy, chyba 4 mm bodajże szerokości. I to jest ta średnia wielkość i też jest przeze mnie bardzo często używany. Dalej, praska do tulejek, o której powiem później. Na razie omówię śrubokręty. Tu mamy kolejne dwa płaskie śrubokręty, czyli powiedzmy ten wielkościowo dwójka, a ten to jest jedynka. Dalej mamy dwa krzyżaki. Większy, mniejszy oraz tu na dole mam największy śrubokręt płaski. Jakiej marki ja używam? Ja używam śrubokrętów firmy Chałupa i powiem tak. Wcześniej używałem Wichy. Wichy oraz Wery. Miałem kilka śrubokrętów z Wichy, kilka śrubokrętów z Wery. I długo ich używałem. Jako są to bardzo dobre śrubokręty, zresztą każdy, kto choć trochę się interesuje techniką, doskonale wie, że Wera oraz Wicha są to znane dobrze
dobrej jakości, firmy, które produkują dobrej jakości siłokręty. Natomiast jakiś mniej więcej 2 lata temu, może 1,5 roku temu, śrubokręt płaskokrzyżowy oraz śrubokręt płaski z Wichy uległ mi po prostu uszkodzeniu. I musiałem kupić coś na szybko, kupiłem chałupę i kiedy kupowałem w sklepie, zacząłem w hurtowni, w której się zaopatruję narzędziowej, zacząłem rozmawiać na temat właśnie awarii Wichy i okazało się, że nie tylko ja się na to skarżę. Nie wiem, czy to była felerna partia, podejrzewam, że tak, ale kilkanaście osób, elektryków oraz osób, które się zajmują ogólnie techniką, skarżyło mi się, że Wera i Wicha wypuściły partię, która się notorycznie psuła. 1,5 roku później zepsuł mi się śrubokręt dynamometryczny Wichy i po prostu stwierdziłem, że w sklepie, w którym kupowałem, byłem akurat w delegacji, a potrzebowałem tego śrubokręta dynamometrycznego. Mieli tylko chałupę, więc po prostu kupiłem chałupę. Jak wygląda sytuacja? Te śrubokręty mam już grubo ponad rok, właściwie 1,5 roku. I one sobie doskonale radzą. I o dziwo, koledzy, którzy też mieli Wichę, też mieli Werę, też im te śrubokręty padały, kupili inne i im działają. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to była wadliwa partia, podejrzewam, że tak. Natomiast jeden ze złośliwców, no moich kolegów, który jest dość złośliwy, powiedział, że z chwilą, gdy mniej więcej 2 lata temu w Castoramie, czy w Obi, albo w Leroy Merlin, nie pamiętam w którym markecie, pojawiła się Wera i pojawiła się Wicha, no w markecie po prostu budowlanym, tak? Chyba w Castoramie bodajże. Od tego momentu zaczęły się problemy, więc ja nie wiem, czy to była jakaś tańsza seria, która miała być tylko na markety, a trafiła na rynek ten, powiedzmy, profesjonalny. No w każdym razie miałem z Wichą kłopoty, obecnie używam chałupy, nie wiem, co kupię, jak mi się zepsują. Na razie używam, jestem zadowolony. Przejdźmy dalej. Śrubokręty. Tu ściągaczka do izolacji firmy Jokari. Oraz ściągaczka do izolacji firmy Jokari, tylko że wyprodukowana przez firmę Simco. Simco, nie wiem jak się to czyta. Z tego co mi ktoś powiedział, to marka Simco jest właścicielem Jokari, więc dlatego wyglądają identyczne. Ta tutaj jest nowa, jeszcze no nie używałem jej, natomiast ta tutaj ma już ponad 2 lata i tak naprawdę niedawno kupiłem to Jokari. Z myślą, że jak mi się zepsuje to, które posiadam, to nie będę kombinował w terenie, bo zgodnie z garbatym szczęściem, z prawem Murphy'ego jest to tak, że się mi zepsuje wtedy, kiedy będę miał mało czasu i nie będę mógł uzupełnić sobie narzędzi, które są mi potrzebne. Oczywiście ściągać izolację można bez tego, ale jest to mało wygodne. Ja w swojej pracy pracuję głównie na linkach, na przewodach. Dawniej to oznaczenie tych przewodów to jest OWY, dzisiaj to jest chyba HV05 albo 07, coś tam, nie pamiętam tych oznaczeń, okrągłe przewody linkowe. Idea działania jest tego prosta, mamy tutaj w środku, mamy tutaj ostrze. To ostrze zaciągamy na przewód. Okręcamy, ściągamy, izolacja zostaje nacięta. Jeśli sobie dobrze ustawimy głębokość cięcia, bardzo łatwo się rozizolowywuje przewody. Tutaj mam Fazer 777. Jest to po prostu nowoczesna wersja próbówki. Jak włożymy do kontaktu, dzwoni, buczy właściwie takim piskiem, oznacza. Tutaj też mam praski i zaciskarki. Idąc po kolei. Praska do przewodów do końcówek MC4, Multicontact 4. Są to podstawowe końcówki stosowane w fotowoltaice. Jeżeli nie zajmujecie się fotowoltaiką, to ta praska nie będzie Wam do niczego potrzebna. Kamień wygląda mniej więcej tak, jakbyście byli ciekawi. Zresztą jak sobie wpiszecie praska MC4, to Wam wyskoczy. Tu mam praskę też firmy Chałupa. Dlaczego? Szczerze mówiąc nie wiem. Chyba bodajże jak kupowałem praskę, to po prostu taka była. Mam ją już chyba ponad 2 lata. Sprawdza się, nie ma problemu, nic się nie dzieje. Zresztą w firmie, w której pracuję, jest 12 ekip.
i wszyscy używają właśnie tych chałup. Jest to, powiedzmy, bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Kolejna praska. Tym razem jest to praska firmy Simco, czyli Cimco. To jest praska do końcówek izolowanych, oczkowych i widełkowych. I mam ją już też dość długo, zresztą widzicie, że ona jest w stanie już poobijanym, pościerane są na rękojeści oznaczenia. W każdym razie też się sprawdza, nie ma problemu. Kolejnym narzędziem przydatnym dla elektryka są to obcinaczki, cęgi do obcinania. W tym przypadku akurat też jest to chałupa. Ja dużo mam narzędzi chałupy, dlatego ponieważ hurtownia, w której kupuję, ma bardzo dobre ceny na chałupę i mają pełny asortyment chałupy, więc nie chce mi się czekać na coś innego. Zwróćcie uwagę na kształt, jaki jest. To jest, one działają jak gilotyna, czyli nie są to takie klasyczne obcinaczki, gdzie dwie krawędzie się ściskają tylko te zachodzą jedna na drugą. Tego typu obcinaczki się doskonale sprawują, zwłaszcza do cięcia przewodów wielodrutowych, czyli linek. Te akurat bardzo dobrze działają. Bardzo sobie chwalą, nie tylko ja sobie chwalę, wielu znajomych elektryków ma chałupę i to też jest kwestia, że to jest całkiem dobry, przyzwoity sprzęt. Identyczne obcinaczki praktycznie każda firma produkuje. Identyczny wzór, w troszkę innej wersji kolorystycznej widziałem Wirta, widziałem Reinsztaga, widziałem Knipexa, widziałem na przykład Magnusona, czyli tą marketową markę i tak dalej. Ściągaczki do izolacji. Ściągaczki do izolacji. Ja używam ściągaczek firmy Jonesway. Jeżeli ktoś powie reklama i tak dalej, product placement, to widzicie, że mam sporo różnych firm, nie mam jakiejś ulubionej. Dlaczego akurat wybrałem ściągaczki do izolacji firmy Jonesway? Ściągaczek do izolacji, każdy z Was musi sobie swój własny model przetestować. Prawda jest taka, że kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sztuk różnych modeli przetestowałem, używałem i dopiero po ładnych paru latach znalazłem model, który mi najbardziej odpowiada. Jonesway nie jest to tani sprzęt, ponieważ kosztuje około 70 paru złotych. Natomiast jaka jest jego zaleta? Jonesway rewelacyjnie ściąga linki. Ponieważ ja w 99% pracuję na linkach, a nie na drutach, bo zarówno przewody DC oraz przewody AC stosuję jako tylko linki, więc dla mnie ściągaczki do izolacji i podobnie jak obcinaczki muszą doskonale pracować z linkami. Kolejną ważną rzeczą w przypadku Jonesway jest to, że radzi sobie z przewodami solarnymi. Przewody solarne mają podwójną izolację, czyli mamy wewnętrzną izolację oraz zewnętrzną i praktycznie rzecz biorąc Jonesway był z tych, co testowałem, jedyną ściągaczką do izolacji, która bez problemu ściąga od razu dwie izolacje, nie naruszając żył. Działa bardzo prosto, można sobie ustawić długość ściąganej izolacji i teraz jeżeli chwycimy przewód, to szczęki pierwsze nam ten przewód zaciskają się na tym przewodzie, a metalowe szczęki pod spodem, prawda, nam ściskają. Zaletą tego typu rozwiązania jest to, że się automatycznie dostosowywuje do grubości przewodów. Oczywiście, tak jak mówię, no, będziecie musieli sobie wypróbować swoje własne jakieś tam narzędzia. Jeżeli ktoś powie tylko te, bo inne są kiepskie, to powiem tak. Dla mnie Jonesway jest najlepszy, dla Was niekoniecznie. Może się okazać, że kupicie połowę tańsze i też będą świetne. Kolejna rzecz. Zaciskarka, praska do tulejek, izolowanych na przewody linkowe. Czyli mamy linkę, musimy zacisnąć na niej tulejkę. Od razu powiem tak,
bardzo dużym błędem jest niestosowanie tulejek. Jeżeli mamy aparaty, w których wyraźnie pisze, że możemy zastosować przewód linkowy bez tulejki, to tak, możemy, ale w większości przypadków niestety nie możemy zastosować linki gołej, zacisnąć wprost w aparacie, a najgorsze to jest to, że bardzo wielu elektryków zaciska na przykład na szynach. Jak mamy skrzynkę elektryczną, to mamy tam szynę neutralną, szynę ochronną i tam mamy zwykłe śruby, które dociskają nam przewody i w tym przypadku musimy zacisnąć tulejki izolowane. Do tego potrzebujemy praskę. Praski są najróżniejsze od ceny kilkudziesięciu złotych. Ja akurat używam praski firmy Wirt. Dokładnie jest to Zebra Wirt. Wielu z Was rozpozna tą praskę w kolorystyce czerwono-niebieskiej Knipexa bądź w kolorystyce niebiesko-zielonej firmy Rangetag. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ Wirt posiada udziały albo nawet chyba jest właścicielem firmy Knipex i na pewno firma Rangetag. Też chyba ja nie wiem, czy czasem firma Rangetag nie produkuje tych prasek dla Wirta i dla Knipexa. Tak więc, jeżeli identyczną praskę znajdziecie Knipexa, Wirta bądź Rangetaga, to możecie być pewni, że te trzy firmy Wam będą gwarantować super jakość. O co chodzi? To jest praska czołowa, czyli zaciskamy od czoła i teraz to jest bardzo przydatne, ponieważ nieraz się zdarzy, że będziemy musieli zacisnąć gdzieś w ciasnym miejscu krótki przewód i wtedy w ten sposób nie będziemy mogli podejść. Natomiast w ten sposób jak najbardziej nam będzie łatwiej podejść. Ta praska jest jeszcze o tyle ciekawa, ponieważ ma bardzo szeroki zakres zaciskania. Od 16 mm2 do bodajże chyba 1,5 albo do 0,5 chyba milimetra. Jak to działa? W tym położeniu mamy 16 mm2 szeroki otwór, natomiast jeżeli tą dźwigienkę przestawimy na tą stronę, to w tym położeniu zaciskamy od 0,5 do 10 mm. Natomiast jak przestawimy sobie w to położenie, to możemy zaciskać 16 mm2. Bardzo dobry sprzęt, drogi, bo kosztuje około 600-700 zł, ale jest to po prostu rewelacyjny, świetny sprzęt. Jeżeli Was tylko będzie stać, jeżeli będziecie oczywiście większą ilość linek zaciskać, to bardzo, bardzo polecam Wirta. Ta część to jest specjalny amortyzator, jak zaciskamy, to nie dopuszcza, żeby nam popękały mocowania. Ma oczywiście regulację, ja ją używam już chyba czwarty rok albo ponad 4 lata i jest w bardzo dobrym stanie, dalej zaciska. Oczywiście jest troszeczkę delikatnie już pościerana. No, każda moja praca na linkach odbywa się tą zaciskarką. Wspominałem o tej zaciskarce. To jest zaciskarka na przewody też tak samo jak ten Wirt, na przewody 6, 10 i 16. Mówiąc krótko, tej zaciskarki Wirta szkoda mi na zaciskanie na 16. Dlatego jak mam LGY i 16, zwłaszcza na uziemienie, to używam tej zaciskarki. To jest akurat jakaś zaciskarka, nie wiem, ELS tak się nazywa. W każdym razie też już ją mam ponad rok. Sprawdza się dobrze, dobrze zaciska. 16 zaciska bardzo dobrze, nie ma z nią problemu. Kolejny przedział ładunkowy. Tu mamy dwie kieszenie, w których trzymam papiery. Tu mam akurat tą kieszeń pustą. W tej części używam też ciut może rzadziej używanych narzędzi. I jadąc po kolei. Dwa klucze. Są to 13 z grzechotką. Firma, jeśli kogoś interesuje, to jest Kingtony, czyli to jest raczej dobra marka narzędziowa. Dwie 13 używam ich do śrub M8. Dla tych, którzy być może nie wiedzą albo mogą się dziwić, dlaczego tylko 13, ponieważ złącza krzyżowe do systemów LPS, czyli systemów odgromowych, do systemów uziemień,
W 99% używają się śrub M8 i do ich przykręcania jest właśnie używana klucze 13, dlatego ja mam dwie. Tutaj mam poziomicę, to jest mała poziomica z magnesem, jest wyposażona w magnesy, magnetyczna poziomica. To jest akurat firma Magnusson, czyli jest to typowo marketowa marka, kupiona gdzieś w Castoramie czy w jakimś Leroy Merlin. Sprawdza się, używam ją do sprawdzania pionów i poziomów w przypadku, gdy przykręcam skrzynki, gdy przykręcam falowniki. Ołówek, zwykły ołówek budowlany, twardość HB, jakby kogoś interesowało. Dalej mam nożyk, to również przydatna rzecz. Jeśli jesteście ciekawi, czego używam, jest to Neo, czyli jest to typowa, tania marka. Jest metalowa obudowa, mamy te gumowe wstawki, które ułatwiają trzymanie. W środku mamy miejsce na jeszcze jedno zapasowe ostrze, typowe ostrza. Więc jak widzicie, to nie tak, że mam super drogi sprzęt, mam też sporo sprzętu taniego. Ten nożyk akurat sobie bardzo chwalę, ponieważ metalowa obudowa jest solidna, dobrze się go trzyma w ręce, te gumy w rękawiczkach czy w mokrej dłoni wilgotnej dobrze się trzymają. Mam go już chyba, nie wiem, koło roku, troszkę poobijany, ta guma już jest brudna, ale sprawdza się, działa. Szczypce uniwersalne. To też są szczypce chałupy. Teoria głosi tak. Tą częścią możemy zaciskać tulejki nieizolowane. Tą częścią możemy zaciskać tulejki izolowane. Tym możemy ciąć. Tu mamy ściągaczkę do izolacji i obcinaczki. Powiem tak. Nie kupujcie tego. To jest po prostu dziadostwo. Kosztuje to około 100 kilkudziesięciu złotych i jeżeli tak naprawdę robicie bardzo rzadko, bardzo mało tych instalacji, bardzo mało się bawicie w elektrykę, to lepiej jest kupić najtańsze obcinaczki, najtańszą zaciskarkę do izolowanych, nieizolowanych i najtańszą ściągaczkę do izolacji za 20 zł i cały taki komplet wyjdzie o wiele taniej niż to. Skąd ja to mam? Ja to po prostu dostałem w gratisie. Nie wiem, gdzieś w jakiejś firmie to mi dorzucili w ramach promocji. Chyba, o ile się nie mylę, parę lat temu były gdzieś pokazy chałupy i po prostu rozdawali to za darmo, więc wziąłem to, mam to w walizce, użyłem tego chyba bodajże raz. Leży w walizce na wszelki wypadek. Nie wiem, no nie używam, leży, jest zakurzone. Kolejna rzecz, bocianki, czyli klasyczne szczypce, też akurat chałupy. Tak jak mówię, czemu? Nie wiem, potrzebowałem, wziąłem z półki. Wąskie szczypce, bardzo przydatne, kiedy musimy gdzieś podejść w rozdzielnicy, gdzieś chwycić kabelek. Rzecz, którą elektryk powinien posiadać. Klucz imbusowy, czyli do śrub imbusowych, nie imbus, tylko inbus, jakby ktoś był zainteresowany poprawną polszczyzną, to jest szóstka, czyli sześciokąt 6. Do czego się go stosuje? Do dwóch rzeczy. W moim przypadku w 90% śruby, którymi się przykręca panele do konstrukcji, czyli klemy, które trzymają panele, są przykręcane śrubami inbusowymi M8, i łeb tych śrub ma właśnie gniazdo na sześciokąt 6. Więc mam go, czasami mi się zdarza wejść na dach, więc muszę taki klucz mieć. Oczywiście reszta ekipy, czyli dwóch dachowców, ma takich kluczy zwykle 2 albo 3 sztuki. Natomiast ja swój mam i jeszcze dodatkowo w wielu rozdzielniach wysokoprądowych, czyli rozdzielniach przemysłowych oraz w dużych aparatach na duże prądy, mamy właśnie śruby inbusowe, ósemki, do którego pasuje ten właśnie sześciokąt. Rzecz przydatna, chociaż z drugiej strony, jeżeli macie, a powinniście mieć zestaw bitów, to bez problemu ten klucz zastąpicie bitem. Kolejna rzecz, narzędzie, które być może wielu elektryków nie wie, do czego to służy. To jest mianowicie narzędzie do złączek wagon.
czyli na przykład złączki Wago Top Jobs, złączki szynowe, i to służy do otwierania, zamykania złączek, że naciskamy, możemy włożyć kabelek, wyciągamy się, nam złączka zamyka. To oczywiście, tak na dobrą sprawę, to jest zagięty, fikuśny, płaski śrubokręt w dwóch rozmiarach. Niemniej jednak mam to narzędzie, ponieważ kupiłem je w zestawie ze złączkami i dostałem je też w gratisie. Tutaj mam śrubokręt płaskokrzyżowy, dokładnie taki sam jak w pierwszym rozdziale, w pierwszej tej głównej, głównym przedziale. To jest śrubokręt, który po prostu mam jako zapas. Ponieważ parę razy, no powiem szczerze, nauczony doświadczeniem z Werą i z Wichą, nie byłem pewny, czy chałupa mi wytrzyma, ponieważ na wielu forach i wielu osób mówiło, nie, chałupa przepłacona, dziadostwo i w ogóle. Więc kupiłem dwa śrubokręty i powiem szczerze, od roku leży w walizce, ale mam zapas. To jest kolejna rzecz, którą mam. Muszę ją wyciągnąć, co łatwe nie jest. Praska do końcówek do Ethernetu, czyli RJ45, RJ bodajże, nie wiem, 11, RJ8, czy tam RJ6. Mamy raz, dwa, trzy, cztery różne. Ja tak naprawdę korzystam z RJ-ki 45. To jest również chałupa. I też podobnie jak w przypadku tego narzędzia, nie polecam tej praski. Nie polecam jej z bardzo prostego powodu. Ona jest potwornie droga. Ona w detalu kosztuje ponad 100 zł, 120. I powiem szczerze, za te pieniądze można kupić lepsze zaciskarki, które są o wiele lepsze. Ta wymaga mimo wszystko troszkę dociśnięcia. Tak samo zdejmowanie izolacji z przewodu, ze skrętki jest utrudnione. Ja ją kupiłem dlatego, ponieważ moja stara praska, taki po prostu taki chiński, przepraszam za wyrażenie, gówno, które kupiłem za 30 parę złotych w jakimś markecie, ona mi się zepsuła i musiałem coś szybko uzupełnić. I dostałem ją w bardzo dobrej cenie, w bardzo dobrej promocji. Zapłaciłem za nią poniżej 50 zł, więc ją mam. Natomiast jeżeli miałbym kupić ją w pełnej cenie, to nigdy w życiu bym nie kupił. Tu jak widzicie, walizka jest wyposażona w pasek i w zaczep, co pozwala nam ułożyć sobie to w ten sposób. Ja zwykle pracuję, zresztą widzicie, mam tu nawet już zagięcie wyrobione w ten sposób. Mam dostęp do tego, mam dostęp do tego, mam dostęp do tego. Na czas transportu zamykam pach. Jeszcze sobie wkładam tutaj z tyłu, żeby mi się ten pasek nie majdał, nie podwijał. Część narzędziowa, kolejna. Tym razem właśnie ten pasek mogę sobie wykorzystać, żeby sobie tak to podłożyć. Tu mam ten główny przedział ładunkowy. Jeżeli jesteście ciekawi, to mogę Wam powiedzieć, że ten przedział ładunkowy ma głębokość, jeżeli byście byli ciekawi, dokładnie 17 cm. Co mam w środku? To są zaślepki do rozdzielnic. Jeżeli oglądaliście mój filmik z finału montażu SolarEdge'a, to co mówiłem, nie wolno zostawiać dziur w rozdzielnicach. Zawsze jak mamy rozdzielnicę, należy ją zaślepić. Tulejki i końcówki. Sprawa prosta. 2,5 mm kwadrat, 6 mm kwadrat, 4 mm kwadrat, 10 mm kwadrat. Tu i tu mamy 16 mm kwadrat. Tu mamy 2 razy 6, czyli to jest podwójna na 2/6, i widełki. To jest końcówka widełkowa pod śrubę piątkę na przewody. To jest końcówka widełkowa na śrubę, pod śrubę piątkę. Spróbuję ją zbliżyć Wam. Na przewody od 4 do 6, czyli 4 mm kwadrat, 6 mm kwadrat, tak podaje producent. Tutaj mamy identyczną tulejkę, tylko ta jest na śruby czwórki, czyli na śrubę o mniejszym przekroju, o mniejszej średnicy, i też 4-6. I tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Widełki, śruba piątka 2,5 mm kwadrat, śruba
czwórka 2,5 mm kwadrat. Tutaj mamy nieizolowaną tulejkę 8x16, czyli LGY16 wchodzi tu, a tu mamy miejsce na 8. Jak widzicie, najczęściej używam 2,5, 6, szóstki, ponieważ wszystkie przewody wyrównawcze na uziemienie, uziemienie konstrukcji idzie na szóstkach. Czwórek akurat mi się tu wyczerpało, głównie 2,5, 6, 4 plus te. To są to, co mam, to co w 99% używam. W innych dużych skrzynkach mam gdzieś tam inne kalibry, inne rozmiary, ale ich używam rzadko. W walizce mam to, co jest podstawowe. Jeśli chodzi o pudełko, jest to pudełko firmy Nord 12 bodajże. Jest to pudełko, które kupiłem za jakieś 10 czy 11 zł w Leroy Merlin lub Castoramie, już nie pamiętam gdzie. Czyli nie jest to żadne profesjonalne pudełko. A tak, Nord 12. Jeżeli będziecie w markecie, możecie sobie je kupić. Ja widzicie, to pudełko mam, używam. Powiem szczerze, odpowiada mi to, że ono ma grubość niezbyt dużą, ma też te przedziały, można sobie dowolnie to poustawiać, kosztuje mało. Nie mam potrzeby posiadania droższych sprzętów. Dwubiegunowy wskaźnik napięcia, Sonel P5. O sprzęcie pomiarowym będę opowiadał w innym filmiku. W każdym razie dwubiegunowy wskaźnik napięcia jest to coś, co każdy elektryk powinien posiadać. Jak będę omawiał sprzęt pomiarowy w drugim filmie, to powiem Wam jak, co, dlaczego. Zestaw kluczy firmy Wirt. Co my tu mamy? Od 14 do trójki, czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na... Nie, przepraszam, coś ściemniłem. Coś ściemniłem. Najmniejszy to jest chyba czwórka, tak. Czyli to jest czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Chyba jest jeszcze jakaś połówka, bo to jest ósemka. W każdym razie tak, jest to typowy zestaw, to nie jest część zestawu, powiem o tym za chwilę. Mamy dwie przedłużki, mamy klucz, to jest klasyczna grzechotka, strasznie ciasno siedzi, ale to jest akurat zaleta. To jest klasyczna grzechotka, możemy ją zmieniać kierunek. Śrubokręt oraz dwie końcówki z bitami, to jest końcówka stała. Natomiast ta się składa z dwóch części. Tą część to jest po prostu przejście, nie wiem czy uda mi się ściągnąć, bo to dość twardo siedzi, ale może mi się uda. Ja, nie uda mi się, nie chcę kombinować. Z sześciokątu na kwadrat. Bity. Płaski, torksy, sześciokąty, czyli heksy oraz pezety, to są akurat posi-drive'y. Dobrze mówię? PZ-y. Tak, to są PZ-y. Jedynka, dwójka, trójka. Natomiast to jest wiertło, z tym, że osadzone na końcówce sześciokątnej. To jest akurat wyrób firmy Milwaukee. Dlaczego takie? Powiem szczerze, że jak przykręcam śruby, to łatwiej mi wyciągnąć klasyczny sześciokąt i włożyć ten, nie trzeba kombinować. To jest akurat 4,5 mm kwadrat, wierce tym w skrzynkach dziury pod, no, wierce w tym w skrzynkach dziury pod montowanie na śruby. Wirt, sprzęt dość drogi, ale Wirt robi tego typu narzędzia bardzo dobre. Ja akurat, no powiem, mam źródło nieco tańszego Wirta z racji znajomości. Natomiast jeżeli kupicie sobie jakikolwiek zestaw, nie wiem, Neo czy jakiś inny marketowy zestaw, do elektryki będzie Wam więcej niż wystarczający. Sprawa jest prosta. Trzynastka jest bardzo często wykorzystywana. Ósemka również. Ja nawet mam inną ósemkę. To jest ósemka Jonesway'a. Z racji tego, że gdzieś zginęła mi oryginalna wirtowska ósemka. W zasadzie tyle.
Kolejna gruba rzecz to są zaciskarka, praska do końcówek nieizolowanych, czyli tych, co widzieliście w moim zasobniku z końcówkami, czyli na przykład te 8x16. Ta ma zasięg od 8 do 50. Wiadomo, końcówka wkładamy, no i zaciskamy. No, praktycznie elektryk to też powinien posiadać. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak się tak zaciśnie, to jak się tak zaciśnie, to tu występują i tu występują duże naprężenia. Dlatego, żeby mi to jak najdłużej służyło, to jest taka moja rada. Ja po prostu delikatnie przesuwam sobie tę koronkę z formami i po prostu ona mi się ładnie składa. Jeżeli jesteście ciekawi marki, jest to firmy Ergom. Mam ją już drugi rok, działa, nic się z nią nie dzieje. Metr, 3 metry, miara zwijana, firmy Stalco, też już dłuższy czas używam, widać, że jest gdzieniegdzie powyginana. Więcej nie potrzebuję. Latarka czołówka. Latarka czołówka przydaje się oprócz halogenu stacjonarnego, znaczy stacjonarnego, akumulatorowego halogena. Mam też takie coś, czasami trzeba założyć na głowę, poświecić sobie, mamy wolne ręce. To jest akurat firmy Energizer, też kupiona w jakimś markecie. Tak naprawdę posiada tam kilka trybów świecenia, ja używam tego maksymalnego. Też przydatna rzecz. Wiertło stożkowe. Bardzo przydatna rzecz do wszelkiej maści wiercenia dziur pod rurki, pod dławiki w skrzynkach i tak dalej. Tu mam drugie podobne pudełko. Tu jak widzicie mam mniejsze wiertła stożkowe, prawda? Mniejsze wiertła stożkowe oraz jakieś tam wiertła od, nie wiem, trójki do piątki czy szóstki. Czasami się przydają, dużo miejsca nie zajmują, dość rzadko używane. Rzecz następna. Jak widzicie, jest tu chałupa. Opuszczę sobie deskę, żeby móc to rozłożyć i wam pokazać. To jest rzecz, którą każdy elektryk mieć powinien. Mianowicie jest to śrubokręt dynamometryczny. Jak to działa? Ustawiamy sobie za pomocą specjalnego narzędzia moment siły, z jakim będziemy dokręcać śruby. Dlaczego chałupa? Wcześniej używałem wichy. I wicha mi służyła, ale najpierw używałem wery. Wera mi służyła bardzo długo i chyba po 4 czy 5 latach gdzieś mi upadła, czy ją zgubiłem, no nie pamiętam, w każdym razie kupiłem wichę, zachęcony dobrymi opiniami i ku mojemu zdziwieniu wicha mi padła po pół roku. Tego typu śrubokręt. Stwierdziłem, no dobrze, każdemu się może zdarzyć, ponieważ byłem w trasie, musiałem mieć śrubokręt dynamometryczny, no więc w najbliższej hurtowni kupiłem sobie ten zestaw chałupy. I powiem tak, mam go już rok, nie cały rok, bo go kupiłem chyba w styczniu. Do tej pory mi działa, nic się nie dzieje. Wicha mi wróciła z serwisu, ponieważ muszę przyznać, że sklep, w którym kupowałem wichę, stanął na wysokości zadania i uznali mi reklamację. I obecnie wichę pożyczyłem po prostu koledze z ekipy i do tej pory on jej używa. Ja natomiast używam chałupy i o dziwo nic się nie dzieje. Ja mam końcówki, to są krzyżaki, to są końcówki płaskokrzyżowe, czyli dokładnie takie same jak w tym śrubokręcie. Tu mam końcówki płaskie, jeszcze jeden mały krzyżak i płaskie. Natomiast to nie jest część tego kompletu, to było kupione osobno. Widzicie, że to jest dość mocno już używane są ślady. To jest Torx 20. Dlaczego Torx 20?
Falowniki firmy Fronius są w całości zbudowane na torksach 20. To jest śruba, gdzie mamy torksa 20 i możemy używać albo płaskiego śrubokrętu, albo torksa 20. Mając torksa 20, jesteśmy w stanie cały falownik Froniusa oprzeć, rozłożyć, złożyć i tak dalej. Dlaczego posiadanie takiego sprzętu jest bardzo ważne? Każdy producent aparatury podaje momenty siły, z jakimi się dociska śruby w aparatach. Przykładowo, Schneider w swoich serii aparatury Active 9 2,5 Nm. Fronius w starszych falownikach serii Symo, Primo, Galvo, w małych falownikach, czyli tam chyba bodajże do 8,2 kW mocy było 2, powyżej było 3,5. Obecnie wszystkie falowniki Froniusa mają podane 3,5 Nm. Ochronniki Salteka, które my stosujemy, tam jest bodajże 4,5 Nm czy 4 Nm podawane. Każdy, absolutnie każdy producent aparatury podaje moment siły. I teraz, nie ma dokręcania, jak to powiedział klasyk, jak dokręcić śrubę, dokręcić tak, aż ci w łokciu pierdyknie. Otóż nie. Śruby należy dokręcać z momentami. Jeżeli SolarEdge w swoim falowniku podaje stronę AC dokręcamy z siłą 1,5 Nm, to dokręcamy ją na Boga z siłą 1,5 Nm, tak? A nie 15. Dlaczego jest to istotne? Jeżeli zgnieciemy tulejkę, możemy spowodować, że nam się styk będzie grzał i może to doprowadzić do pożaru, więc jeżeli producenci podają 2,5 Nm, to pewnie, że jak dokręcimy z siłą 3 Nm, czy tam powiedzmy 3,5, 1 Nm do góry, to jeszcze powiedzmy można to obronić, tak? Ale nie możemy tego obronić, jeżeli na przykład my mamy dokręcić siłą 2,5 Nm, a w rękach dokręcimy z siłą 8, tak? Bo i takie przypadki się zdarzały. Nie wspominając o tym, że później jak ktoś będzie chciał odkręcić tą naszą dokręconą tak mocno śrubę, to może mieć problemy. Więc śrubokręt dynamometryczny jest to rzecz, którą elektryk mieć powinien i mieć powinien używać. Jeżeli oglądaliście timelapse z montażu SolarEdge'a na moim kanale, to powinniście widzieć, że używałem śrubokrętów dynamometrycznych. Dlaczego się zdecydowałem na tego typu rozwiązanie, a nie na przykład tak jak Wicha ma taki układ, że się zakłada taki specjalny adapter ze stałym momentem? Dla mnie problemem jest to, że mam różne momenty. Fronius ma swój, SolarEdge ma swój, Huawei ma swój, Sofar ma swój, ABB miało swoje, Aurora miało swoje, Delta miało swoje, do tego jeszcze dochodzi automatyka przemysłowa, więc ja mogę sobie płynnie nastawić moment, nie muszę kombinować z tymi złączkami i łatwiej jest mi na przykład przejść, dokręcam Froniusa 3,5 Nm, skręcam na 2,5, dokręcam z drugiej strony kabel AC i tak dalej. Rzecz, którą należy mieć. Chałupa mi się od roku sprawdza, zresztą kilka znajomych osób też chałupę ma, chwali sobie, nie ma problemu. Taśma izolacyjna. Ja mam akurat niebieską, bo resztę mam w drugiej skrzynce, ale no, na pewno trzeba taśmę mieć, tak? Polecam mieć niebieską, żółto-zieloną i czarną albo brązową. Magiczny woreczek. Dość już szary, sfatygowany, ale działający. W magicznym woreczku posiadam tak. Złączki MC4 firmy Phoenix Contact do fotowoltaiki. Jak będziecie ciekawi, to mogę Wam pokazać. To jest złączka Phoenix Contacta. Te złączki są stosowane w falownikach firmy SMA. Od pewnego czasu już falowników SMA nie montujemy, ale złączki posiadam. Złączka MC Phoenix Contacta nie pasuje, do niej nie pasują zwykłe złączki MC4, więc jeżeli napotkałbym na konieczność wymiany w czasie jakiegoś serwisu SMA, no to byłbym w czarnej D. Natomiast mam je. Tutaj mam. To jest tak. To są, jakbyście byli ciekawi, terminatory magistrali szeregowej RS422 do falowników firmy Fronius.
Froniusy mają wejście i wyjście magistrali szeregowej i jeżeli się jej nie używa, trzeba takimi terminatorami to zamknąć. Powiem tak, ja te terminatory nie wiem skąd je mam, gdzieś chyba je dostałem, a już wiem, jak się wymienia moduły komunikacyjne we Froniusie, to zawsze przysyłają z tym. Natomiast każdy falownik to też ma na wyposażeniu, więc gdzieś mi zostało. Froniusy się bardzo rzadko psują, dlatego mam tylko dwie sztuki. Natomiast powiem tak, firma Fronius generalnie ma bardzo dobre pomysły i jeżeli, taka ciekawostka, jeżeli nie będziecie mieli takich złączek, bo to jest tak naprawdę pin bodajże trzeci, czwarty zwarty ze sobą oraz piąty, szósty. Ale jeżeli nie będziecie czegoś takiego mieli, to w przypadku Froniusa wystarczy zwykłym kablem ethernetowym wejście z wyjściem połączyć i to działa. I zresztą Fronius tak to zaleca, tak to mówią na szkoleniu. Tutaj mam kolejne wtyczki MC4, kolejna wersja. To jest wersja z falowników firmy Huawei. I też, żeby było weselej, wtyczki MC4, zwykłe, standardowe multikontakty nie pasują do Huawei'a. I też mam tutaj parę sztuk w zapasie. Ten woreczek, no to tak to traktuję jako taką taktyczną rezerwę. Czasami się przydaje. Przedostatnia rzecz to coś, bez którego elektryk obyć się nie może. Czyli, jak łatwo się pewnie domyślicie, jest to multimetr. Jest to multimetr. W moim przypadku, wyjmę go i zbliżę, to jest multimetr firmy Unite o oznaczeniu UT181A. Powiem tak, tego typu multimetr nie musicie kupować drogiego sprzętu. Ważne, żeby miał True RMS, natomiast możecie kupić Unite. Jest to akurat bardzo dobra chińska marka, która robi naprawdę bardzo dobry sprzęt, który nie kosztuje dużo i naprawdę jest to, powiedzmy, cena do jakości bardzo adekwatna. Możecie kupić już za powiedzmy 100 zł spokojnie przyzwoity miernik. Zaraz się podniosą głosy, nie, tylko fluk, tylko brymen, tylko coś tam. Powiem tak, do pomiarów napięcia, do pomiarów podstawowych prądu w zupełności Wam wystarczy na przykład Unite UT55 za, nie wiem, 70 zł. Ten akurat miernik, o nim będę opowiadał, jak będę kręcił filmik na temat przyrządów pomiarowych. Ten akurat jest dość drogi, on jest wyposażony w funkcję rejestracji danych, czyli mogę rejestrować napięcie, prąd, częstotliwość przez 24 godziny. I dodatkowo jeszcze posiada opcję pomiaru składowej, stałej i zmiennej, czyli mogę podłączyć miernik do na przykład napięcie i prąd i mierzyć, sprawdzać, że jeżeli pojawi mi się, na przykład mam w falownikach przemysłowych, w falownikach fotowoltaicznych, jeżeli mamy jakąś taką dziwną awarię, czasami się zdarza, że składowa stała przenika na stronę AC i wtedy można zmierzyć poziom tego, ale to o tym opowiem później. Jedna z ostatnich rzeczy, którą posiadam, to jest Ideal Networks, jak kogoś ciekawi, i to jest miernik do Ethernetu. Tak to wygląda. Każdy elektryk powinien posiadać podstawowy miernik do sprawdzania Ethernetu. Sprawa wygląda tak. Praktycznie rzecz biorąc, teraz nie ma sytuacji takiej, żeby elektryk nie napotkał w swoim życiu na konieczność, nie wiem, podłączenia routera, podłączenia jakiegoś urządzenia. Jeżeli na przykład zajmujemy się, a myślimy zajmować się pełną elektryką łącznie z zabawami, z systemami inteligentnego domu, no więc miernik mieć musimy. No nie wspominając o tym, że jeżeli się bawicie w fotowoltaikę, to bardzo często jest tak, że klient Wam dostarczy sygnał z Ethernetu, powie tak, tu ma Pan kabel do internetu i trzeba go wpiąć do falownika, trzeba więc po zarobieniu wtyczki zrobić testy. Ten akurat przyrząd, oprócz, będę o nim opowiadał później, w każdym razie on jeszcze umożliwia mi zapingowanie oraz zrobienie trace route.
Jest to o tyle przydatne, że czasami niektórzy klienci mają poblokowane jakieś porty, poblokowane adresy i internet działa. Podłączamy się do laptopa, wchodzimy na stronę, wszystko działa, a monitoring falownika nam nie działa, bo akurat są zablokowane. Ja tutaj mam wpisane na sztywno, można wpisać ręcznie, zapamiętać albo wpisać doraźnie adres IP w postaci tam, nie wiem, 217, tam 149 i tak dalej, bądź wpisać na przykład www.solarweb.com i miernik nam przeprowadza test pingu po porcie, po adresie IP i dzięki temu mamy sprawny, sprawdzony internet. Tu widzicie, mam dwa małe, krótkie kabelki, oczywiście RJ-ki, ja stosuję standard 5E, rzadko kiedy napotykamy na coś lepszego. To jest jednostka zdalna. Tutaj jeszcze mam rzecz, która też się przydaje. Mianowicie jest to tracer do kabli, czyli mówiąc krótko, mamy tym ustrojstwem, podłączamy go do, to jest nadajnik, a to jest odbiornik. Jeżeli sobie po prostu włączymy, nie wiem czy to nawet zadziała, to on nam wykrywa po prostu obecność sygnału. To się też przydaje, jeżeli na przykład nie wiemy, który kabelek na przykład w rozdzielnicy łączy się z danym obwodem. Też to się przydaje. Żeby nie było, to tak naprawdę to jest jakieś takie tanie za chyba niecałe 100 zł. Nie używam tego często, ale działa. Parę razy mi się przydało. Jest to po prostu rzecz przydatna, elektryk mieć coś takiego powinien. Dam prosty przykład, no nie wiecie gdzie idzie jakiś kabel, skąd on się wziął, łatwiej to można zrobić. Co jeszcze mam tutaj na dole? Trochę śmieci, co zresztą widać. To jest też firmy ELS, praska do tulejek izolowanych od chyba bodajże 0,125 do 4. Ona jest również praską rezerwową w stosunku do Wirta. Kosztowała jakieś niezbyt duże pieniądze. Natomiast te dwie rzeczy to jest trójnik MC4, czyli możemy trzy łańcuchy spiąć na jeden. Ja go używam do testowania diagnostyki SolarEdge. SolarEdge to jest technologia, falowniki, które są wyposażone w optymalizatory mocy. Generalnie przy małych instalacjach pod każdym panelem mamy optymalizator mocy. W przypadku dużych instalacji falowników, na przykład 16-kW i większych, możemy podłączyć, że mamy dwa panele podłączone do jednego optymalizatora mocy. I teraz klasyczne pomiary, na przykład rezystancji izolacji takiego obwodu są bzdurne. Miernik Wam tego nie pokaże. Według diagnostyki SolarEdge'a i według oficjalnego dokumentu SolarEdge'a należy podłączyć wtyczkę minusową tutaj, bo to jest plusowa, więc tu podłączamy minusową, tu podłączamy plusową, czyli robimy zwarcie. Następnie tu podłączamy biegun miernika, a drugi dotykamy do uziemienia i tak napięciem 500 V mierzymy rezystancję izolacji całego obwodu. Wydaje się to dziwne, ale jeżeli sobie poszukacie na stronie SolarEdge'a, jak wygląda procedura testowa, tak ona wygląda, tak to jest. Tyle jeśli chodzi o narzędzia, które posiadam w mojej walizce. Następny filmik będzie dotyczył już przyrządów pomiarowych.